Każdy rodzic wie, jak dużo kosztują dzieci. Na przyjemności i zabawę mogłyby wydać każde pieniądze. Dlatego dobrzy rodzice zawsze sprawdzają, czy ich pociechy nie marnują pieniędzy przeznaczonych na podręczniki i zeszyty. Każdy nowoczesny kraj ma instytucję kontrolującą publiczne wydatki. Rząd, jego agendy, przedsiębiorstwa należące do państwa, samorządy. Wszystkie te instytucje dysponują dużymi sumami pochodzącymi z naszych podatków. Gdy pieniądze te są dobrze i właściwie wydawane, służą rozwojowi gospodarki i potrzebom obywateli. W Polsce kontrolę nad wydatkami państwa sprawuje Najwyższa Izba Kontroli – NIK. NIK powstał 7 lutego 1919 roku na mocy dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego. W swej długiej historii NIK przechodził różne dzieje. Trzykrotnie próbowano uzależnić go od rządu. Dlatego po ostatecznym odzyskaniu przez Polskę suwerenności w roku 1989 również NIK na dobre odzyskał niezależność i apolityczność. Kto powołuje i komu podlega Najwyższa Izba Kontroli? Jak usytuowany jest NIK w strukturach państwa? Bezpośredni i jedyny nadzór nad Izbą sprawuje parlament. Sejm za zgodą Senatu wybiera prezesa NIK na 6-letnią kadencję. Także Sejm zleca NIK-owi skontrolowanie konkretnych obszarów. Tak więc NIK jest całkowicie niezależny od wszelkich instytucji, poza parlamentem. Tego typu rozwiązanie to standard w państwach demokratycznych, określony deklaracją z Limy w roku 1977. Jakie są cele Najwyższej Izby Kontroli? Wiele osób kojarzy NIK z wykrywaniem afer i ściganiem przestępstw gospodarczych. Tymczasem najważniejszym celem Izby jest opisywanie stanu państwa. NIK bada wszystkie obszary, w których wydawane są publiczne pieniądze. Sprawdza, czy zadania określone przez Sejm w ustawach są dobrze wykonywane. Wyniki badań przekazuje parlamentowi oraz organom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych obszarów. NIK daje więc Sejmowi to, co w obecnych czasach jest najcenniejsze – informacje. Pokazujemy, gdzie państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. W wyniku kontroli naszych uwag i wniosków część z tych usprawnień wprowadzana jest w życie w trakcie lub bezpośrednio po kontroli. Oczywiście, gdy kontrolerzy natrafią na przestępstwa czy rażące zaniedbania, zawiadamiają prokuraturę lub inne organy ścigania. Jednak dalsze losy tych zawiadomień nie leżą w gestii NIK-u. Jakie instytucje może kontrolować Najwyższa Izba Kontroli? Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wszystkie urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa, w których pojawia się grosz publiczny. Sprawdzamy, czy wykonują one swoje zadania na rzecz obywateli w sposób najbardziej efektywny i oszczędny. Każdego roku przeprowadzamy kilka tysięcy kontroli jednostkowych, w wyniku których przedstawiamy całościowy obraz funkcjonowania państwa. Kontrolerzy Izby mają więc prawo zajrzeć do każdej instytucji lub firmy w Polsce. Izba koncentruje się jednak przede wszystkim na mechanizmach wydawania publicznych pieniędzy w naszym kraju. Aby lepiej pełnić swoje zadania na terenie całej Polski, w strukturach NIK-u jest 16 delegatur. Delegatury mają lepszą znajomość regionów. Dzięki temu łatwiej nam jest dobrać jednostki do kontroli. W raportach Najwyższej Izby Kontroli możemy dokonać porównania pomiędzy regionami, a zwykłemu obywatelowi po prostu jest bliżej do delegatury niż do Warszawy. Polska to kraj, który szybko się modernizuje. Zmianom podlegają niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Kierunek, w którym następuje rozwój wszystkich tych obszarów, wyznacza parlament. Zaś za wykonanie konkretnych zadań odpowiada rząd i ministrowie, którzy działają na podstawie ustawy budżetowej. To właśnie kontrola wykonania ustawy budżetowej należy do najważniejszych zadań Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola wykonania budżetu państwa to największa i chyba najważniejsza kontrola przeprowadzona przez NIK. Najważniejsza w tym sensie, że jej obowiązek jej przeprowadzenia wynika z konstytucji. Przeprowadzamy ją co roku w ponad 400 jednostkach, a wyniki przedstawiamy w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedkładanej co roku w połowie czerwca Sejmowi. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Na zakończenie chciałbym poinformować, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło w czerwcu uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów za rok 2007.
Obowiązujące procedury kontroli i obiektywne kryteria analizy danych z poszczególnych dziedzin pozwalają na rzetelną ocenę wykonania całości budżetu. Nawet struktura NIK-u w pewien sposób odpowiada strukturze rządu. Wszystkie ministerstwa mają swoje odpowiedniki w strukturze NIK. Struktura Najwyższej Izby Kontroli to jednostki organizacyjne wykonujące zadania kontrolne, Departament Budżetu i Finansów, Administracji Publicznej, Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Komunikacji i Systemów Transportowych, Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. 16 delegatur. Jak konkretnie wyglądają kontrole NIK-u? Najwyższa Izba Kontroli koncentruje się na najważniejszych problemach państwa. Myślę, że są to z reguły kontrole szerokie i przekrojowe. Dobrym przykładem jest kontrola przygotowania Polski do Euro 2012. No, jest to największe zadanie państwa, można powiedzieć, na najbliższe lata. Będziemy gościli ponad milion mieszkańców Europy na stadionach, a wiele milion przed telewizorami. Będzie to właściwie prawdziwe otwarcie Polski dla społeczności europejskiej. W pracach przygotowawczych do Euro uczestniczy wiele instytucji, m.in. Ministerstwo Sportu, organy wojewódzkie i samorządowe, firmy prywatne. Dla pełnego obrazu inspektorzy sprawdzają także stan faktyczny inwestycji, odwiedzają budowy i na miejscu oceniają postęp prac. Dzięki takim przekrojowym kontrolom NIK może prześledzić cały proces trwania inwestycji od momentu rozpoczęcia aż po końcowy odbiór. Kontroler NIK w swojej pracy musi być obiektywny, sumienny, profesjonalny i świadomy swojej roli. A powiedziałabym, że wręcz twórczy, ponieważ każda kontrola jest nowym wyzwaniem. Inspektorzy NIK-u kontrolują nie tylko dokumenty księgowe, rachunki i umowy, ale także sprawdzają sytuację faktyczną. Zbierają wyjaśnienia i opinie. Wykonują dokumentację fotograficzną. Dzięki takiej kompleksowej kontroli dowiadujemy się, czy ogromne środki publiczne są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dużą pomocą w pracy inspektorów NIK-u są sygnały od obywateli. Pracownicy, co prawda, nie przeprowadzają kontroli po wpłynięciu każdej skargi, jednak informacje te są odpowiednio wykorzystywane. Jeśli zgłoszeń dotyczących danego problemu jest wiele, stanowi to ważny sygnał, aby przyjrzeć się zagadnieniu. Proszę przejrzeć sobie pierwszy przykład. Jak w każdej instytucji czy przedsiębiorstwie, najważniejsi są ludzie. Inspektorzy NIK-u to specjaliści w swoich dziedzinach. Muszą przejść roczną, specjalistyczną aplikację, zakończoną bardzo trudnym egzaminem. W kolejnych latach każdy inspektor przechodzi rocznie co najmniej 2-3 szkolenia aktualizujące jego wiedzę. Na ogólną liczbę około 1700 pracowników, aż 1200 to inspektorzy. Dzięki ich kompetencjom i dociekliwości do kasy państwa wpływa 3 razy więcej pieniędzy, niż państwo wydaje na działanie Najwyższej Izby Kontroli. Jak NIK kontroluje środki z Unii Europejskiej? Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim, czy pieniądze unijne są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami z korzyścią dla kraju i obywateli. Dzięki środkom unijnym Polska ma szansę m.in. wybudować nowoczesną infrastrukturę techniczną państwa, w tym sieć dróg i autostrad. Przeprowadzone wielokrotnie kontrole wykazały jednak, że powołane do tego celu instytucje nie radzą sobie z wykonaniem tego zadania. Doszło więc do sytuacji, w której są pieniądze, są możliwości, jednak system nie działa właściwie. Kontrole NIK są uważane za jedne z najdokładniejszych w Europie. Porównywanie wyników kontroli w poszczególnych państwach Unii nie jest proste. Zbliżona metoda wypracowana jest pod kierownictwem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. NIK również ściśle współpracuje z EUROSAI, organizacją skupiającą organy kontrolne wszystkich państw naszego kontynentu. Prezes NIK od roku 2004 do 2007 był wiceprezesem tej organizacji, a ostatnio jej przewodniczy. Przez kilka lat przedstawiciele NIK-u kierowali pracami Komisji do Spraw Kontroli Środowiska EUROSAI, inicjując wiele kontroli prowadzonych równolegle w kilku państwach Europy. Ostatnio z polskiej inicjatywy podjęto kontrolę wypełniania założeń protokołu z Kioto, ograniczającego emisję gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej. Przeprowadzą ją najwyższe organa kontroli z wielu państw leżących na kilku kontynentach.
Współpraca międzynarodowa ma ogromne znaczenie dla coraz lepszego funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. W dobie globalizacji pojawiają się bowiem nowe wyzwania o charakterze międzynarodowym. Porównywanie metod kontroli, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw okazuje się bardzo cenne dla naszego kraju. Najwyższa Izba Kontroli uchodzi na świecie za organizację działającą bardzo sprawnie. Za NIK-iem stoi ogromna tradycja oraz kompetencje inspektorów. Pracownicy NIK-u mają też świadomość, że pełniąc swe funkcje, przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju naszego państwa. Pieniądze publiczne muszą być wydawane pod nadzorem, albo przynajmniej przy wiedzy, że ktoś prędzej czy później sprawdzi, czy było to wykonanie przyjętych zobowiązań ustawowych, czy było to zgodne z ustawą budżetową, czy też było to zgodne także z zasadą racjonalnego gospodarzenia środkami. 200 lat temu minister skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusz Dębowski, napisał: ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien. Kierujemy się tą zasadą od ponad 90 lat. I tak jak troskliwi rodzice dbają o budżet rodziny, my stoimy na straży pieniędzy podatników.